Kiedy zima osiąga swój szczyt, a mroźne powietrze przesiąka przez miasto Łomża, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej z niecierpliwością oczekują na jedno wydarzenie – bal karnawałowy. To wydarzenie, które łączy tradycję, kulturę i wspólnotę w jednym, jest ukoronowaniem sezonu karnawałowego. Jest to 12 bal w 65. rocznicę powstania oddziału. A dziać się będzie, czego tu nie będzie przede wszystkim, masy niespodzianek. Jak niespodzianki, to nie zdradzę, tylko powiem, że te niespodzianki to zawdzięczamy naszym sympatykom, sponsorom, za które bardzo dziękujemy. I cieszę się, że mamy przyjaciół, którzy chcą przychodzić na nasze bale. I ja to nazwałam balem. Ponieważ zaczyna się polonezem, bardzo eleganckie towarzystwo i bardzo elegancki wieczór. Dzięki naszym sponsorom mamy obrazy, które między innymi są z Liceum Plastycznego w Łomży pochodzą. Każdy dar serca jest mile widziany. My to wystawiamy, jeśli ktoś będzie chętny nabyć obraz, którego autorem jest również jedna z pań z naszych gości, to będziemy szczęśliwi. Natomiast te drobne pieniążki, bo losy to są po 20 zł, prawda? Czy aukcja jest aukcja cicha, gdzie ceny są też minimalne, to idą na potrzeby naszego towarzystwa statutowe, ponieważ jak Państwo wiecie, składka roczna to jest tylko 24 zł. A to, co uda nam się zebrać, to na takie spotkania, które robimy w siedzibie naszego oddziału. Bal karnawałowy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej to prawdziwe święto kolorów, muzyki i radości. Sala balowa jest pięknie ozdobiona, a goście w swoich karnawałowych strojach dodają wydarzeniu blasku. Muzyka, która rozbrzmiewa w sali, sprawia, że wszyscy goście ruszają do tańca, tworząc atmosferę pełną energii i radości. Bal tradycyjnie rozpoczął się polonezem. Bardzo się cieszę, że udało nam się zgromadzić tak liczne grono zacnych łomżyniaków, którzy zechcą spędzić ten wyjątkowy sobotni karnawałowy wieczór na balu, który jest zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, oddział w Łomży. Bo jesteśmy w takim okresie zabawowym, świątecznym. Niedawno świętowaliśmy Boże Narodzenie, były bale, był bal sylwestrowy, bal noworoczny. Niedługo będziemy obchodzili walentynki, święto miłości, więc cały czas jesteśmy w obszarze takiej radości, wesołości, miłości, przyjaźni. Ja mam nadzieję, że na naszym balu będziemy się bawili równie sympatycznie w szampańskim nastroju do białego rana. Bal jest nie tylko okazją do zabawy, ale także do celebrowania bogatej kultury i tradycji regionu łomżyńskiego. To wydarzenie, które łączy ludzi różnych pokoleń. To nie tylko noc pełna zabawy, ale także czas, kiedy społeczność może świętować swoją unikalną kulturę i dziedzictwo. W tych chwilach, kiedy muzyka gra, a sala balowa jest pełna śmiechu i radości, można poczuć prawdziwą magię tego wyjątkowego wieczoru. Jak karnawał, to bal Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i zgodnie z tą tradycją staramy się z małżonką przychodzić na te bale, wspaniale się bawić, jest to taki tradycyjny bal, dużo fajnych atrakcji. No i zawsze chętnie tu jesteśmy, chcemy spotkać się z przyjaciółmi, bo są przyjaciółmi, to są, można powiedzieć, miłośnicy Łomży, łomżyniacy bardzo często, w większości pewnie,
którzy kochają swoje miasto i tutaj będzie głównym tematem będzie miasto Łomża. Wiele dyskusji, wiele różnych konkursów, ale też i takich wspólnych kuluarowych rozmów o mieście, o tym, co jest najlepsze, o tym, co jeszcze trzeba zrobić. I to trzeba słuchać się, bo ludzie fajne pomysły mają przy takich okazjach. Też recepta na to, że miasto ma się rozwijać, że ma pięknieć. I naprawdę szczególny bal, który skupia tutaj, jeszcze raz powiem, przyjaciół miasta Łomży. To jest dla mnie ogromny zaszczyt i wielka przyjemność być wreszcie tutaj jako członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Niedawno świętowaliśmy 65 lat Łomżyńskiego Oddziału Towarzystwa. Dzisiaj bal, kolejny bal. To wiadomo, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej ma ogromny dorobek, ogromne zasługi dla Łomży, dla całej Ziemi Łomżyńskiej. To wielka praca taka społeczna, naukowa, mocno wpisująca się w naszą historię i historię naszego miasta, która skupia wielu zacnych ludzi, ale też ma wielu, wielu w latach ubiegłych działało, których już dzisiaj z nami nie ma i o których pamiętamy. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Bardzo dziękuję pani prezes za zaproszenie na to dzisiejsze piękne wydarzenie. Jestem przekonany, że przed nami wiele wspólnych projektów realizowanych przez miasto Łomża i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i w imieniu swoim oraz prezydenta Mariusza Chrzanowskiego życzę wszystkim dzisiaj gościom tego balu bardzo dobrej zabawy. Zakończenie balu karnawałowego to nie tylko koniec wydarzenia, ale także początek oczekiwania na kolejny rok. To czas, kiedy wspomnienia z tej nocy stają się cennymi skarbami, a myśl o przyszłorocznym balu napawa optymizmem i radością. Bez względu na to, jak długo potrwa zima, członkowie towarzystwa zawsze będą ciepło wspominać bal karnawałowy i z niecierpliwością czekać na jego powrót.